Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy leży na styku dwóch województw, zachodniopomorskiego i lubuskiego, w większości na terenie Puszczy Barlineckiej. Podobnie jak w całej północnej Polsce, krajobraz ukształtowało tu ostatnie zlodowacenie. Mamy więc w tych okolicach świeżą, młodoglacjalną rzeźbę terenu z morenowymi wzgórzami, sandrowymi, falistymi równinami i rynnami polodowcowymi, których dno zajmują w większości jeziora i łączące je bystre rzeczki. Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy ma charakter zdecydowanie leśny. Lasy zajmują ponad 80% jego powierzchni, a bogactwo występujących w nich siedlisk obrazują liczby. 866 opisanych dotąd gatunków roślin kwiatowych i paprotników, 209 gatunków porostów, 169 gatunków ptaków, w tym 139 gniazdujących. Północna część parku jest najmniej zalesiona i tutaj krajobraz jest najbardziej dynamiczny, zdominowany przez wzgórza moreny dennej, poprzecinanej licznymi rzeczkami. Szczególnie jest to widoczne w malowniczej dolinie rzeki Płoni, rejonie zwanym często Barlineckimi Bieszczadami, ze względu na niemal górzysty charakter, z licznymi jarami, skałami i różnicami wzniesień dochodzącymi do 70 metrów. Niedaleko miejscowości Równo w gminie Barlinek znajduje się rezerwat przyrody skalisty Jar Liberta. Miejsce to jest wyjątkowym przykładem działalności lądolodu skandynawskiego. Występują tutaj wzniesienia, które osiągają do 115 metrów nad poziomem morza, jednak najcenniejszym z rzeźby polodowcowej są skały wapienne i zlepieńce, które występują na Pomorzu Zachodnim, tylko w tym miejscu i one osiągają właśnie wysokość około 4 metrów. Najbardziej takim wyjątkowym gatunkiem, które możemy tutaj spotkać, są obrazki plamiste, jest to roślina chroniona i jej stanowisko tutaj u nas w naszym rezerwacie jest jednym z kilkunastu na obszarze całego kraju. Skalisty Jar Liberta jest również miejscem magicznym. Legendy podają, że zamieszkiwany on jest przez diabły, upiory i wiedźmy. I co nocy najmądrzejszy z diabłów wchodzi na czarcią kazalnicę i stamtąd naucza wszystkich zebranych, w jaki sposób mają mieszać w głowach ludziom i uwodzić ludzkie dusze. A miejscem, przez które dostają się upiory do naszego świata, jest Diabelska Brama. Jeśli chcemy poznać bogatą przyrodę Puszczy Barlineckiej, to warto wybrać się na długą wprawdzie, ale za to niezwykle ciekawą wycieczkę leśną ścieżką dydaktyczną Szlak Dębów pomiędzy miejscowościami Krzynka i Okunie. Jeziora Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego są również niezwykle interesujące z przyrodniczego punktu widzenia, ponieważ tworzą wiele różnych rodzajów ekosystemów, takich jak mezotroficzne jeziora ramienicowe, kotłowe torfowiska mszarne i małe, bezodpływowe jeziorka dystroficzne, nazywane, co może brzmieć nieco dziwnie w przypadku jezior, sucharami. W północnej części parku największym jeziorem jest jezioro Barlineckie z kilkoma dużymi wyspami. Dziedzictwo przyrodnicze Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego nie jest łatwe do zachowania. Zmieniający się klimat i obniżający się poziom wód gruntowych stanowią zagrożenie dla tutejszych ekosystemów. Myślę, że w dzisiejszej sytuacji klimatycznej bardzo ważnym elementem w naleśnictwie to jest wybudowanie 82 zastawek, w tym mnichów, progów wodnych, rurociągu, które obecnie uporządkowały poziom wody gruntowej i powierzchniowej, a stworzyło to wzmocnienie odporności tych drzewostanów, jak i również stworzenie odpowiedniej bioróżnorodności ekosystemów leśnych. Poza tym na naszym terenie prowadziliśmy wiele prac ochronnych, gdzie dostosowywaliśmy warunki środowiskowe do przetrwania roślin, takich jak rosiczka okrągłolistna, wełnianka pospolita, bagno zwyczajne. Szczególnym naszym zainteresowaniem była pachnica dębowa. Są to owady, które występują na bardzo starych dębach, które osiągają wiek od 350 do 450 lat. O spowodowanych globalnym ociepleniem zmianach w leśnych ekosystemach na terenie Puszczy Barlineckiej możemy się przekonać na przykładzie rezerwatu Markowe Błota.
Rezerwat Markowe Błota, na którego terenie się znajdujemy, został powołany w połowie lat 90. Wtedy głównym celem jego powołania była ochrona ekosystemów bagiennych i leśnych z typową dla nich florą i fauną. Teraz troszeczkę te cele się przedefiniowały, bo ze względu na obniżenie poziomu wód gruntowych te bagna mamy w odwrocie, ale dalej istnieje mozaika różnych typów siedliskowych lasu, no i możemy obserwować procesy sukcesji, które zachodzą na terenie rezerwatu. Pasją pana leśniczego Marcina Kaczmarka są ptaki, zwłaszcza te, które wymagają czynnej ochrony. No robimy sporo. Na początek pewnie flagowa rzecz i flagowy gatunek dla tych terenów to rybołów. W tej chwili na terenie Puszczy Barnieckiej gniazdują 3 pary, więc Lasy Państwowe razem z Komitetem Ochrony Orłów realizują taki właśnie projekt mający na celu ochronę rybołowa i jednym z elementów tego projektu jest też właśnie montaż platform gniazdowych, czyli tak naprawdę sztucznych gniazd dla tych ptaków, żeby zachęcić je do jeszcze liczniejszego gniazdowania. Drugim takim gatunkiem, który też miewa się świetnie w lasach Puszczy Barnieckiej jest sokół wędrowny. Ten program nadleśnictwo prowadzi ze Stowarzyszeniem na Rzecz Ochrony Dzikich Zwierząt Sokół z Włocławka i już od dłuższego czasu przywracamy tutaj na tych terenach tak zwaną populację na drzewno sokoła wędrownego. Teraz w tej chwili powiedzmy wiemy o przynajmniej 3-4 parach lęgowych sokoła wędrownego, a z pewnością jest ich więcej tutaj. Leśnicy na terenie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego dobrze wiedzą, że nie ma bioróżnorodności bez owadów pszczołowatych. Jesteśmy przy barci, którą wykonałem 13 lat temu. Postanowiliśmy w nadleśnictwie, żeby pszczoły jako jeden z ważnych elementów przyrody powrócił do lasu w sposób naturalny. W ramach projektu w leśnictwie zrobiłem 4 barcie wydziane w sosnach o tej takiej samej grubości oraz jedną kłodę bartną. Dużo ludzi nie wie, że pszczoły wywodzą się z lasu. Na przykład słowo pasieka, to ustawiano ule w miejscach po siekaniu drewna. Czyli słowo pasieka też się wywodzi z lasu. Jeszcze do dziś istnieją stare barcie w Puszczy Białowieskiej. Za namową nadleśniczego, bo jestem pszczelarzem, wykonałem takie barcie. Żeby tak jak kiedyś, w dawnych czasach, odtworzyć bartnictwo. Interesujących programów prośrodowiskowych, miejsc i ciekawostek przyrodniczych jest na terenie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego znacznie więcej. Odwiedzających zachęcamy do ich odkrywania. Projekt jest współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.